tylko i wyłącznie dlatego, aby pokazać naszą niechęć w stosunku do Ukraińców. Co to jest? Czy on chce tutaj detonować coś? Co to jest? Damian! To jest wariat? Damian! Jakiś nienormalny. Policja, pani. Mogę go zabrać? Policja, proszę go zabrać. Odsuńcie się od tego! Gdzie jest policja? Specjalnie go wysłaliście tutaj! Specjalnie go wysłaliście! Co, prowokacja, żebyśmy się rozeszli? Dokładnie, dokładnie. Sami go wysłaliście pewnie! Żeby się zakończyło! Żeby się uroczystości nie dokończyły. Jak tę mszę. Ja go widziałem martwym. Proszę wykonywać stwierdzenie policji i odsunąć się. Chodźcie. Proszę się wszystko odsunąć. A to się pojawi. Chodźcie tutaj. Ja się nie wysłał. Masia, idź stąd. Że wpadł jakiś koleś z jakimś niewybuchem. Wpadł jakiś koleś z jakimś niewybuchem, już on. Tu i tu wiki. No, chodź, chodź. Ale co za czeka, ja idę na górnik. Ja się tego boję. No, stój tu. Zostań tu na chwilę, za sztuce. Że jak widzicie, wpadł jakiś gościu, nie wiem, czy to jest niewybuch jakiś. Proszę Państwa, odsuwamy się. Jest niebezpiecznie. My też chcemy się odsunąć. No właśnie. Tak. Także tylko jedę tam odważnie. No, chodź tutaj. Ale ja się oddalam. No, oddalajmy się. Wpadł jakiś gość z jakimś niewybuchem. Nie wiem, czy nie został nasłany, żebyśmy nie dokończyli uroczystości. No, ty będzie tutaj spokojnie. Bo ona sama zaalarmowała, żeby się odsunęli ludzie. Albo chcą nas zastraszyć i to jest nieprawdziwe, albo na serio coś tutaj powiedzieć. Powinni wezwać saperów. No. No, aż sobie normalnie zapalę. Były... Wpadł jakiś koleś, w ogóle z jakimś, nie wiem, nożem zrobionym z krzyżyków. I miał w dłoni jakiś niewybuch, jakiś powojenny niewybuch, który trzymał w ręce i zaczął krzyczeć, co to jest. Po czym położył go... Położył ten niewybuch, jakiś granat czy coś w tym stylu, na ziemi. No i ludzie się na niego rzucili, obezwładnili go. No i przyszła policja, rozgoniła wszystkich. Wszyscy się odsunęli. Jobita tylko krzyknęła zdążyć, odsuńcie się ludzie. No i nie wiadomo, czy to nie jest jakaś prowokacja, żeby się już uroczystości pamięci wołyńskiej nie zakończyły. Tak mi się wydaje, że ktoś go po prostu podesłał. Bo bardzo dziwna sytuacja, pierwszy raz w ogóle, no masakra, nie? Idę znaleźć Jobitę,
Gdzie ze mną znaleźć się, Bita? Ja jestem w Warszawie na marszu upamiętnienia... Upamiętnienia Rzezi Wołyńskiej. Rzezi. No tak. I tam ktoś jakiś nie wybuch. Albo ktoś sobie żartuje. Nie, ktoś go podstawił, żebyśmy się po prostu... Nie, na chodnik po prostu. Tam widzisz, ja widzę tam? O godzinie, że ja tam chodzę, tam i to. Dobra. Nie krzycz się! Co? Szukają tego faceta chyba. Prowokacja jak nic. Żebyśmy się rozgodzili. Tak, akurat no. W tym czasie, akurat w tym miejscu. Znaczy, pokażę jeszcze jak taśmę ogrodzili. Jak widzicie, tam leży ten niewybuch, czy co to, cokolwiek to jest. Także jak widzicie, policjanci powiększają strefę. Idziemy znaleźć Jowitę i Anetę.